Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen, ponad 700, także jest to naprawdę fajny wynik. Ciekaw jestem, czy pod tym filmem uda się chociaż do niego zbliżyć, byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zwłaszcza, że dzisiaj przyjrzymy się najnowszej aktualizacji. Ja wiem, że ta aktualizacja była już kilka dni temu, ale osoby, które trochę bardziej uważnie śledzą chociażby moją kartę społeczności, wiedzą, że po prostu nie miałem wtedy czasu, żeby nagrać i żeby po prostu powiedzieć coś o tej najnowszej aktualizacji. Także my dzisiaj sprawdzimy sobie nową mapę. No i co? Nie przedłużam, wyświetlam wspierających na ekranie. Bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie to, co robię. No i co? Lecimy sobie już do właściwej części tego materiału. Okej, także generalnie, i to należy powiedzieć na samym początku, update jest raczej skromny, nie jest zbyt duży. Ale moim zdaniem pojawiło się naprawdę sporo fajnych rzeczy, znaczy sporo, po prostu są rzeczy, które mi się bardzo podobają i należą do nich oczywiście nowe rzeczy, jeżeli chodzi o wygląd. Bardzo chcę kupić to, nowy efekt tych przebijania tych balonów, bo jest mega, mega fajny. Ja teraz mam śnieg, ale no śnieg zaraz się stopi, już się robi coraz cieplej, chociaż nie, co ja mówię, przecież jak to nagrywam, no tak, jak to nagrywam, to mają być jakieś rekordowe mrozy, czy coś w tym stylu, w Polsce. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem, ale tak mi się wydaje, więc może śnieg się jeszcze nie stopił, ale tak czy owak, może się nie stopi. Znaczy, no na pewno jak będą, no nieważne, rekordowe mrozy to się nie stopi. W każdym razie to mi się bardzo podoba, oraz ananasy z Spike Factory. Też tutaj, no to BFB, Lantern BFB, do BFB nie mam żadnego skina, więc też mnie bardzo, bardzo kusi. Także te trzy rzeczy będą mnie kosztowały 195 trophies. Wydaje mi się, że nagram wam na następnym filmie, kupimy sobie te dwie rzeczy po prostu. I na kolejnym kupimy sobie tę trzecią rzecz. Tak mi się wydaje, że w taki sposób to mniej więcej zorganizuję. Generalnie update poza tymi rzeczami przyniósł nam drobne zmiany, wiadomo, w balansie. Nad nimi tutaj akurat w tym filmie nie będę się rozwodził specjalnie. Nową mapę, Ravine. Jest to mapa z poziomu Expert. Ja się zawsze średnio cieszę, jak się pojawia mapa z poziomu ekspert, ponieważ jestem zbyt cienki, żeby z tymi mapami sobie radzić. No ale spróbujemy, znaczy zagramy dzisiaj po prostu na easy jakąś mapkę z poziomu ekspert. Jejku, ja tego obyna, jakiś diabelski obyn, dobra, kupmy diabelskiego obyna. Kupmy diabelskiego obyna i weźmy go sobie, bo go oczywiście nie wybrałem. Weźmy go sobie i zagrajmy, myślę, że na easy, tak jak widzicie, grałem tutaj jakieś dwie rundy tylko po to, żeby zobaczyć, jak tu lecą baloniki, ale są naprawdę fajnie, czy ja nic nie zasłaniam? Nic nie zasłaniam, znaczy fajnie, lecą koszmarnie, ta mapa to będzie istny koszmar. Ogółem tak, lecą raz stąd i jedyna wspólna ścieżka, gdzie no wiecie, co rundę tak jakby przelatują, no to jest tutaj, w tym miejscu, tak, w tym miejscu jakby co rundę, okej, może zrobimy... O, w ten sposób jakoś. A tutaj postawmy, no nie wiem, no niech będzie. Postawię Darth Małpkę, powiedzmy tutaj Obyn będzie czuwał. Zaraz zobaczycie, jest pierwsza runda, lecą stąd. Powiem wam, to naprawdę będzie, tu można tych drzew się pozbyć? Nie można, to naprawdę jest trudna mapa. Ale epicko ten skin wygląda. Ej, ma mega fajną tą. Mega mi się to podoba. Nawet jakoś tak, on nie jest żadną nowością, jakoś mi umknął. Zobaczcie, już coś mi się przedostało. A przypominam, że gramy na easy. Nie wiem, jak to też... Okej, statek nie będzie w stanie. Okej, on nie ma zasięgu, bo jest tak jakby... Ciekawe, można postawić łódkę. Weźmy, może kupmy tu coś, bo robi się niefajnie. Można postawić łódkę, ale ona i tak nie będzie miała na nic zasięgu. To w jakim celu ją... A, może w celach zarobkowych, nie? Moglibyśmy postawić na przykład to. Na przykład to ulepszenie. Czy ja mam na przykład jakąś insta małpkę tak ulepszoną? Bo chcę sobie sprawdzić po prostu, czy to tak funkcjonuje. Ojejku, patrzcie, ile ja mam rzeczy. No tak, bo robię Odyseję. Właśnie, nie zrobiłem live'a z ostatniej Odysei. Z tej, która jest teraz, będzie live'ik. Także spokojnie. A, postawmy sobie. A to jest na dół ulepszony. Ja nigdy nie ulepszam na te dolne, więc nawet nie do końca wiem, jak to funkcjonuje. Zostawmy farmera póki co. Super.
Ale ten totem też epicko wygląda i chyba największym moim odkryciem tej aktualizacji jest ten skin, który został dodany już dużo wcześniej i nie jest z tej aktualizacji, ale naprawdę mega, mega mi się podoba. Ale czekajcie, bo okej, bo tutaj powiedzmy, że na początku jest pierwsza taka linia defensywy, ale jak to potem leci? Może lecieć tu? Może lecieć tu? Okej, czyli nie zawsze. To chyba na Spike Factory trzeba by było grać, nie? Jakoś Spike Factory w tym miejscu, albo w tym i w tym. Bo tu? No nie wiem, powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia. No teraz to chyba w najgorszym postawiłem. Co ja zrobiłem? Sprzedaj to, Filip. Nie tak. A snajper? Tak jestem ciekaw, jaki miałby... No te mosty mu przeszkadzają. Nie da się postawić na moście? Nie da. I tu są drzewa też. Bardzo trudna mapa, naprawdę bardzo trudna. Naprawdę bardzo trudna. No nie wiem, dostawmy sobie coś for fun. O, taki basen nam rozwiązuje problem. Ostatnio właśnie na Odysei jako powersy wziąłem sobie baseny i naprawdę wygrałem Odyseję dzięki temu, że miałem sporo basenów. Ale nie nagrywałem tego, zrobiłem Odyseję, ale nie robiłem z tego live'a, no bo tak jak wspominałem, nie miałem czasu. A ktoś powie, no to jak nie miałeś czasu, a ją jednak zrobiłeś? Tak, ale robiłem to w taki sposób, że wiecie, jedna mapa, odchodzę od komputera, no z przerwami, no po prostu nie tak jak na live'ie to zazwyczaj robię. Jejku, te upgrade'y są takie tanie, a ja i tak dostaję taki łomot, ale wstyd. Dostawmy sobie jeszcze jeden basen. O, teraz będziemy mieli... Oszukaliśmy system. I zagrajmy sobie w ten sposób. To jest naprawdę, te łódki są mega, mega mocne. Póki co wiadomo, gramy dla zabawy. Przynajmniej ten poziom easy. Może spróbuję dla was nagrać coś z harda. Wydaje mi się, że tutaj... ogólnie wygrywa samolot, Spike Factory, coś w tym stylu. Trzeba grać jakoś Spike Factory, samolotem. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jak widzę tą mapę. Ale, no zobaczcie, ja nawet na easy mam problem z rozwiniętym Monkey Knowledge. No oczywiście, też mocno freestyluję, to znaczy nie przemyślałem, co chcę zbudować itp., więc to wiadomo, też wpływa, niewątpliwie negatywnie na... Niewątpliwie wpływa to negatywnie na to, jak mi idzie, no ale jednak, nie? Ale jednak. Na easy, żeby mieć problem z mapą. Dark Castle na easy było, no, dużo prostsze, nie? To taka mapa z zamkiem, ale Dark Castle to jest chyba najprostsza mapa na ekspercie. Tak mi się wydaje. Chociaż może jest jakaś prostsza. Nie jestem pewien. Nie chcę teraz głupoty powiedzieć. Znaczy, już powiedziałem. Dobra. No nie wiem, ja spróbuję sobie samolocikiem. Samolotem, Lots of Darts polecimy. Środek. No dobra, zagrajmy tak. Okej. I alchemikiem będziemy chcieli to wzmocnić. Samolot już niby coś tam robi, nie? Samolot już tak bardziej akceptowalnie. Przydałoby się widzenie kamo, którego oczywiście nie mam. Dobra, to będzie mocne na sterowiec. No właśnie, o tym mówię. Ale nie ma tego złego, bo jest camo detektor. Nie, co ja zrobiłem? Dzisiaj jakaś kompilacja faili, to nie jest camo detektor. Ktoś powie, Filip, dlaczego tak marnujesz te powersy? Bo ja ich w ogóle nie używam. Więc właśnie, chociaż jak tak for fun, jak sobie coś sprawdzamy, To chcę się pobawić. Oczywiście jak przejdę 40 rundę, to spróbujemy zagrać dalej, bo nie ma co robić materiału z grania tylko 40 rundy, nie? No to szanujmy się. Dojdziemy, myślę, do 60, do 80, może do 80 spróbujemy. Do setnej na pewno nie będę chciał, ale do 80 możemy spróbować. No ale powiem wam tak, no nie podoba mi się to, co się tu wyprawia. Ta mapa to... nie podoba mi się ta mapa ogólnie. Ja mówię, nie lubię map expert, ale cieszę się, że twórcy też je dodają, że mają jakby... że troszeczkę też myślą o tych graczach, którzy naprawdę tryhardują w tę gierkę, nie? Bo są osoby, które naprawdę mega dobrze w tę grę grają, mega dobrze ogarniają co do obrażenia, co ile damage'a zadaje itp. itd. I ja bardzo szanuję coś takiego. Ja bardzo szanuję coś takiego i cieszę się, że jakby tacy gracze również są przez tę grę wspierani po prostu, tak? Że też dostają jakieś wyzwania, a nie jak w Bloons Tower Defense 5, bo moim zdaniem w Bloons Tower Defense 5 to nie było ten...
nie było jednak aż takich wyzwań. No też w Bloons Tower Defense 5 miałem Double Cash Mode'a, tutaj nie mam, więc no może też tak mówię dlatego, że miałem tego Double Cash Mode'a, ale wydaje mi się, że i tak... tak się zwiesiłem, bo zacząłem się zastanawiać, dobra, grajmy freeplaya. Zacząłem się zastanawiać, czy jak patrzę na kamerę, to, ale nie, no nieważne, to była taka trochę dziwna przekmina, trochę bezsensowna, jak tak się teraz nad tym zastanawiam. A w ogóle bardzo szybko poradziliśmy sobie z Moabem, być może to też dlatego o tym zawsze mówię, że pamiętajcie, że ta operacja Dartstorm składa się również z fighter plane, walczący samolot. Bojowy samolot, o, chyba tak by się to tłumaczyło. I on, generalnie to jest takie ulepszenie, które powoduje, że samolot wystrzeliwuje taką rakietę, która atakuje Moaby. I jak ulepszycie na operację Dartstorm, to ta rakieta jest dwukrotnie częściej jest wystrzeliwywana. O, czyżbym już przegrał? Prawie to przegrałem, nie wiem czy widzieliście. Naprawdę było mega blisko. Naprawdę było mega, mega blisko. Kupmy destroyera. No, to bierze się... Chociaż nie, no to się nie bierze stąd, że ja nie widzę kamo, bo tutaj mam detektory. W sumie nie wiem skąd to się wzięło, dlaczego miałem aż taki problem. Tam poleciało trochę regrowów, ale... Wydaje mi się, że problem jest też taki, że ta mapa jest dosyć krótka. To znaczy, to jest tak naprawdę każde... Jak baloniki obierałem już jakąś konkretną ścieżkę, to ona jest chyba dosyć krótka. Zobaczcie, no tutaj na przykład jakby szły tak bokiem, nie jest jakaś długa ścieżka. Tak mi się wydaje. Naprawdę, bardzo, bardzo ciekawa mapa. Aż kusi mnie, żeby spróbować sobie to zagrać na hardzie i nagrać wam z tego film. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, ale musiałbym naprawdę trochę czasu będę musiał wtedy tu spędzić, tak? Oczywiście, jeżeli będę nagrywał taki materiał, no to wiadomo, że zagrajmy. Ej, lasobyna wygląda jak skała. Ej, ten skin jest mega. Jest dużo lepszy od tego głębinowego. Znaczy wiadomo, co kto lubi, znaczy głębinowego, no wiecie, tego takiego... ośmiornicowego, tego drugiego, chyba są tylko dwa do obyna. Oczywiście wiadomo co kto lubi, ale no, moim zdaniem ten jest lepszy. Strasznie mi się podoba. Aż żałuję, że go nie kupiłem, że go nie miałem już dużo, dużo wcześniej, bo ten właśnie taki głębinowy, powiedzmy, taka roboczą nazwę mu wymyśliłem, to mi się mniej podobał niż to. To mi się znacznie mniej podobał. Dobra, to jest koniec. To jest koniec. Chciałem dozbierać na ten samolot, na piąty tier, ale się nie udało. 50. runda. Gdzie używałem basenów. Chyba nie użyłem żadnego... Nie, użyłem też insta małpki jednej. Ciekawe, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa jest ta mapa. Tak daje mi do myślenia, wiecie co, ciągle mi daje do myślenia, teraz będę mógł sobie sandboxa tu zagrać, więc zobaczmy to. Ciągle mi daje do myślenia, po co jest tutaj ta woda, nie? Tak sobie myślę, czy jest coś, co może... Okej, na przykład ty... No nie będziesz mógł targetować tych balonów. Oczywiście, że wylecą z innej strony niż... No nie ma opcji, zobaczcie, ma wszystko na czerwono, ale na przykład... To ulepszenie by działało. Tylko, że ono jakiś czas temu zostało osłabione. No i trzeba by było pójść wtedy pod to. Ale nie, bo on dalej musi mieć w zasięgu. To działało chyba dalej tak, że to muszą być wieżyczki. Nie, zobaczcie, widzicie? Ma globalny zasięg, jeżeli chodzi o ten moździerz. To jest jakby jedyny sposób. No. To jest jedna rzecz. Jeszcze z pływających jednostek jest w sumie... Mogliby dodać jeszcze jakąś. Ciekawe to by było. No ty nic poza zarabianiem golda nie będziesz robił. No, nie ma w ogóle sensu ulepszać to w żaden... On nawet nie... Nawet tutaj nie ma, wiecie... Tutaj też nie ma zasięgu. Bo... Chociaż... Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Nie, jest faktycznie, jest jeszcze jeden pomysł. Tu. Tak. To ulepszenie, też lotniskowiec i nawet wtedy... Ciekawe, czy jak postawię na lotniskowcu... Nie, to chyba musiałbym ulepszyć jeszcze bardziej. I wtedy chyba mogę stawiać.
Nie wiem, z jakiegoś powodu może to jest za duża jednostka. No nie wiem, z jakiegoś powodu nie mogę postawić. Ale to też jest pomysł, który powoduje, że ta woda daje cokolwiek. Czyli tak, zarabianie golda, dolna ścieżka. W sumie, no wiecie, no środkowa. W sumie tu każda ścieżka, tylko każdą ścieżkę można wykorzystać tylko w taki bardzo niekonwencjonalny sposób, nie? Na przykład jakbyście grali medium i balibyście się BFB, to środkowa ścieżka wam rozwiązuje wasz problem, nie? Bo ściągacie. Tylko że no, jakby to, że cała droga do środkowej ścieżki, grapeshot, hotshot, cannon ship, jest zupełnie useless, bo nic z tym nie zrobicie. Ciekawe, naprawdę ciekawe, moi drodzy. No nic, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten materiał. Wydaje mi się, że kusi mnie i spróbuję na hardzie zrobić dla was tę mapę. Oczywiście wtedy będziemy grali bez powersów, bez instamapek itp. Wiadomo, jak już ustalamy, że coś jest wyzwaniem, no to tego nie używam. To tyle ode mnie, oczekujcie, ponieważ niedługo, znaczy oczekujcie, kto chce, ten będzie czekał, kto nie, to nie. Niedługo będzie prawdopodobnie live również z tej Odysei, która tutaj jest. Nie jestem pewien, jakie to są zasady, jeszcze nie przeglądałem ich. 60, 60, 70, 80. Okej, ojejku. Another brick, custom rounds. Nie. Ja tak nie lubię another brick. Nie lubię tej mapy. Nic, tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.